Cześć. Z racji, że jest ciemno, to już się robi ciemno. Jest godzina 19:20 i wiesz, już mi się nie chce robić hobby horsów. Nagrałam 8 filmów w jeden dzień i zrobiłam tak, żeby koń miał już minki nałożone i czekał na wyschnięcie. Oczywiście na czym zatrzymałam się, na tym stoję, więc nie ruszam tego. Konia po prostu położyłam obok. Zrobimy modela. Bo ja chcę już malować. Rękawiczki. Jezu, jak mi plecy bolą. Niewygodna pozycja po prostu siedzenia. Ja potrzebuję... Gdzie mam tą łopatkę? O, może być. Klasyk. Zawsze się urobię. To jest jak wyciąganie zamrzniętych lulów z pudełka. Dobre porównanie. Jeżeli chodzi o epoksy, to potrzebujecie dwóch równych części. Ponieważ musi być tyle samo. Musi być tyle samo. I potem to trzeba pomieszać. Będę teraz kończyć klasyka, ponieważ chcę go szybciej skończyć niż sekretariata. I zrobić miejsce na sekretariata i no. Bo sekretariatowi zostało tylko oczy i ogon, a u tego konia została tylko szyja i zrobienie grzywy. Pamiętajcie, żeby tego nigdy nie brać blisko nosa, jeżeli macie epoksy. Dlatego wycieram się wszystkim innym, tylko nie rękami. Dalej mi świeci. No. Jeżeli się to zmiesza, ja mam czarną epoksy, ale nie polecam, w sensie nic na niej nie widać. Lepiej jest zielona albo szara. Z zieloną, każdy poleca zieloną, a ja polecam szarą. Ja właśnie mam w planach kupić zieloną albo szarą. Bo ona tu jest szara, ale tu jest czarna. I no, i o to w tym chodzi. Że ten kolor, ten zawsze jest szary, a ten jest... A ten jest... Różne kolory ma. Dobra. Jezu. Mam wszędzie minki, które przed chwilą szyłam. Konia. Znaczy jeszcze nie szyłam. Tu mamy konia. Tego. Tym razem. Ogólnie polecam rękawiczki, choć ja rzadko używam rękawiczki do minki. Boże, minki. Do tego, bo niestety mam... Patrzcie się. Ja mam palce tu. A tyle jest nie mojego palca. I mnie to denerwuje. Ale ogólnie jak ktoś ma alergię, mnie najbardziej to... Ja nie mam alergii ani nic tego typu. Ani na mnie wcale chemicznie nie działa. Tylko mi pod paznokcie wchodzi. Ja mam długie paznokcie. No i mi się złamał wczoraj jeden paznokieć. No. Ale poza tym to wszystko... jest, przynajmniej u mnie jest to epoksy, wszystko jest dobrze. Nie mam żadnych niczego. Tylko nie bierzcie ani do nosa, ani do buzi. I z dala od małych dzieci. W sensie bardzo małych. Takich, którzy nie rozumieją, że to nie jest do jedzenia. Gdzie ja mam? Tu mam. Można z tego troszeczkę użyć wody. Mam tu taki pędzelek z wodą. I teraz będę używać przynajmniej w jednej rękawiczce. Przydałaby mi się rękawiczka w moim rozmiarze, naprawdę. Tylko do tego używam. Bo nie chcę mieć tego wszystkiego pod paznokciem.
Ktoś ma długie paznokcie, chyba wie, o co chodzi. A z racji, że mi przyszły właśnie te. A to dzisiaj. Nie wiem, kiedy ten filmik się pojawi, chyba jutro. Bo dzisiaj jest szósty. Szósty? Siódmy. Przynajmniej nie ogarniam co kiedy. Trochę wody. Inno. I chcę wypróbować te spraye, które do mnie przyjechały. Ten Troton i tym podobne. Tak wygląda. Tu robię to po prostu, żeby to było równe. Bo póki co nie jest równe. Bardziej upierdliwa rzecz, no. Dajcie mi rękawiczki w moim rozmiarze. Mi to chyba potrzeba, nie wiem, rękawiczki do mojego dziecka. Jakieś XS, jeżeli takie coś jest, albo XXS. Topik, ja cię słyszę, co tam jesz? Wy go chyba nie słyszycie, ale ja słyszę, jak Topik coś tam pożera. Ojej. Dobra. Za mokre mam rękawiczki. Wy tu chyba nic nie będziecie widzieć. A ja muszę konia trzymać nogami. Jakbym miała trzecią rękę, to by było fajnie. Niestety ludzie nie mają trzeciej ręki, więc no cóż. No i zajechałam paznokciem. Dobra. Jak to wyschnie?